Polskie Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy Radia Orzysz. Dzisiaj naszym gościem, Państwa i moim jest Maja Tabaka, która przyjechała do nas z pisza. Tak, witam. Maja jest autorką książki Jak w pełni korzystać z właściwości kamieni szlachetnych, ezoteryka a naturalne połączenie człowieka ze światem przyrody. Ja patrząc na Ciebie Maju, znając Ciebie od jakiegoś czasu, zastanawiam się skąd Twoja fascynacja kamieniami szlachetnymi, taką niszową dziedziną i skąd tak obszerna i fachowa wiedza na ten temat. No, od czego by tu zacząć? <głos> <głos> ja kamieniami interesowałam się od dziecka. Moja babcia je zbierała, tylko że wtedy to było tak, że ona miała takie specjalne szklane naczynie postawione wysoko i po prostu tam je układała. I w ogóle nie można było ich dotykać, tylko patrzeć z daleka. Dlatego zawsze fascynowało mnie to, dlaczego akurat tam one je zbiera, dlaczego to. Mój dziadek mówił o nich jako o kamieniach leczniczych. Czasami też nosili jakieś bransoletki, ale w tamtych czasach to nie było aż tak dostępne jak dzisiaj. No i, Czyli to jest babcia Jadwiga tak. i dziadek Henryk. Tak. Czyli to te osoby, właśnie wynotowałam sobie też chciałam Cię o to podpytać, dlaczego to właśnie im dedykujesz tę książkę, a to już sama udzieliłaś tej odpowiedzi. No tak, to właśnie. Czyli osoby, innymi... które Cię zaraziły tym. Tak. Zaciekawiły. Tak. Ogólnie oni byli bardzo blisko natury, zwłaszcza dziadek. No i tak właśnie zaraził mnie tą pasją, przebywaniem w, wśród natury, właśnie tą taką potrzebą bycia w naturze, bo w dzisiejszych czasach jesteśmy tak przebudzowani elektroniką, w ogóle wieloma rzeczami, że zagłuszamy tą naszą pierwotną potrzebę bycia w bliskości z naturą i korzystania z jej właściwości. Okej, okay, czyli Twoja przygoda z kamieniami zaczęła się już w dzieciństwie od babci. Tak. Czy babcia właściwie przechowywała te kamienie? Bo czytając Twoją publikację, tutaj mam już wątpliwości. No ona to bardziej jako mm, biżuterię traktowała, niż jako takie elementy natury y, czyste. Maju, a skąd y, na przykład, y, skąd ja mogłabym wziąć takie kamienie szlachetne? Bo na przykład, jeżeli interesuję się ziołami, to idę i kupuję nie wiem, sobie tymianek w ogrodniczym. A jeżeli chciałabym poznać właściwości, doświadczyć tych właściwości na sobie, skąd ja mogę takie kamienie pozyskać? Jest dużo sklepów internetowych, gdzie ludzie sprzedają je, importują z różnych krajów i w Polsce je sprzedają. No to to już jest kwestia wyszukania odpowiedniego sklepu dla siebie. Właśnie mi to trochę czasu zajęło, bo czasami są to fałszywe próbki, że tak powiem, fałszywe kamienie sztuczne. No więc na tym to też tam czasami jest łatwo się złapać, ale. No jest dużo sklepów właśnie internetowych, skąd ja je na przykład biorę. I ty pozyskujesz kamienie, aby produkować biżuterię? Tak. I od dawna zajmujesz się tym? Biżuterią od czterech lat. Czy na przykład komponujesz biżuterię pod specjalne potrzeby twoich klientów? Tak, tak, zdecydowanie tak. I sama potrafisz dobrać kamień, który będzie tej osobie akurat najbardziej y, właściwy? Tak, tak. Ogólnie ja kieruję się tym, jakie ma dana osoba na ten moment potrzeby zdrowotne, jak się czuje emocjonalnie i fizycznie, i pod tym względem dobieram kamienie ze względu na ich skład właśnie fizyczny, energetyczny, ale nie mówię o nich jako o talizmanach i tak dalej, ochronnych, bo to według mnie jest błędnym takim przypisywaniem im różnych działań, bo to jest wymyślone przez człowieka. A to, co w nich jest, jest już po prostu stworzone przez Boga, jest w nich, i tego to ciężko podważyć. Tak? I właśnie dzięki temu nam y, dobrze służą. No ale i też ten odbiór jest bardzo subiektywny, prawda? Każdy kamień tak. na każdą osobę może zadziałać y, inaczej. Tak. A gdzie mają y, można zakupić przez jaką stronę, na przykład Twoją biżuterię skomponowaną przez ciebie? Aktualnie mam ją dostępną na Etsy. Ale można też do mnie prywatnie napisać na Facebooku albo na Instagramie. Do Mai Tabaki, po prostu. Yy, na Instagramie mam nazwę Twój Dar Natury. To jest ogólnie nazwa mojej firmy. I pod tą nazwą można znaleźć biżuterię na Etsy, jak i na Instagramie. Super. A powiedz jeszcze coś na temat yy, procesu pisania Twojej książki? O, to też bardzo ciekawe było. Ogólnie to zaczęłam ją pisać, kiedy byłam w ciąży. Bo właśnie zaczęłam no będąc w tym świecie ezoterycznym, dostrzegłam, że jest wśród nas bardzo wiele osób, no ogólnie na świecie z różnymi problemami i na takich właśnie w takich kręgach osoby często mają potrzebę znalezienia kamienia, który właśnie przyniesie im szczęście albo miłość, pomoże im znaleźć. No i tak zobaczyłam, że to jest naprawdę zgubne podejście, bo my nie patrzymy wtedy na to, co jest w nas, na ten problem, który jest w nas, jak go rozwiązać od podstaw, tylko szukamy w elementach w ogóle zewnętrznych jakiejś pomocy. Która, no, nie przyjdzie od tego kamienia, chyba to też więc... takie ludzkie jest, podejście bardzo. No tak, tak. Ogólnie to um, właśnie zobaczyłam to i stwierdziłam, że, no, nie chcę sama też promować kamieni w ten sposób już. Um, no i zaczęłam szukać um, właściwości naturalnych kamieni, co mi zajęło około dwóch lat, bo nie było to łatwe. Musiałam tam um, pytać różnych studentów, czy mi udostępnią e, teksty, e, mm, teksty naukowe. Mhm. E, I wtedy doszukałam się po prostu ich właśnie naturalnych właściwości, które, e, no, poprzez które one pozytywnie na nas wpływają. Czysto naturalne. Czyli pisanie książki zajęło Ci mniej więcej ile? Bo przed ciążą już synek ma... Kilka latek? No, no, zajęło mi ponad dwa lata. Mhm. Tak. I postanowiłaś nie wydawać tego w formie papierowej? No, tutaj jest y, w sumie. Jeszcze, jeszcze w proces. trakcie procesu, tak, tak. Y, planuję na grudzień, właśnie wydrukować parę egzemplarzy. Do sprzedaży będą również dostępne, właśnie internetowo, albo jak będę na targach. W Olsztynie, teraz 16 i 17 grudnia będą targi, na których tam będę, i właśnie będę miała też książkę ze sobą. Okej, okay, ale u nas tutaj na Polanie Kultury nagrywałaś z nami razem audiobooka tej książki. Tak. I ten audiobook nasi słuchacze już mogą sobie ściągnąć, mogą już sobie gdzieś zakupić, jeśli chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej. Audiobook będzie dostępny od jutra, właśnie. O, <laughs> Jutro będzie premiera na stronie Mpiku. Będzie można zakupić audiobooka. Super, czyli szukamy Maja Tabaka tak. i tytuł. I tytuł książki. Jak w pełni korzystać z właściwości kamieni szlachetnych. Tak. A jak mają najszybciej, czy jest jakiś taki szybki przepis, według którego nasi czytelnicy mogliby sobie sprawdzić, który kamień jest dla nich. I czy to tak jest, że ktoś ma jeden swój kamień, czy to się zmienia? My możemy mieć całą masę tych kamieni ogólnie. W książce także zawarłam informacje na temat no właśnie na ten temat, jak można je dobrać do swoich potrzeb, no to właśnie musimy zwrócić wtedy uwagę na to, co nam właściwie dolega, co my, czego my potrzebujemy, i wgłębić się w te właściwości kamienia, które można znaleźć naprawdę w internecie, po prostu. Nawet w Wikipedii mamy po prostu wzór chemiczny kamienia. Widzimy, jakie tam są pierwiastki. W książce mam opisane, jak dany pierwiastek wpływa na nasze zdrowie, bo on wpływa i fizycznie, i psychologicznie na nas. Więc. No, polecam przeczytać, bo tam okay, się czyli wiele dowiedzieć na można się można intelektualnie temat. pozyskać. Nie, musisz, nie muszę mieć kontaktu, nie muszę mieć tego kamienia w ręku, chociaż pewnie najlepiej byłoby, prawda? My intuicyjnie po prostu wiemy zwykle, hmm. czego potrzebujemy, bo to czy później czy wybierzemy kamień i później sprawdzimy właśnie te właściwości, to i tak się okazuje, że to jest właśnie to, czego nam potrzeba na dany moment. Hmm. A jak sam proces pisania y, książki, bo jesteś bardzo młodziutką osobą hmm. jeszcze, prawda? No. Właśnie, i masz na, no już masz na swoim koncie publikację y, naukową, czy no, taką swoją osobistą. Y, Myślę, że to jest fajny, fajny proces takiej y, bycia ze sobą, pisanie książki, taki proces twórczy. Tak, bardzo, tak. Cieszę się w ogóle, że zaczęłam to jeszcze, jak byłam w ciąży, nie teraz, bo mam o wiele mniej czasu. Ale właśnie jak ma się tu przestrzeń dla siebie, no to ja od zawsze lubiłam pisać i naprawdę to poszło mi bardzo łatwo. W zwłaszcza te, właściwie to ja sama też do dowiedziałam się bardzo wiele na temat kamieni w trakcie pisania książki, właśnie jak szukałam informacji o nich. Hmm, też właśnie yy, fajne było to, że jak wypisałam swoje myśli, swoje doświadczenia na papier i po prostu później to wszystko mogłam przeczytać jako jedną całość i tak właśnie dojść do pewnych wniosków. No, to bardzo ciekawe było doświadczenie, tak. Też jest bardzo ciekawa rzecz, o której piszesz: silwoterapia. Mhm. W swojej książce, czyli terapia lasem, można tak w skrócie powiedzieć? Tak, bo to jest z łacińskiego las. I to silwoterapia polega właśnie na przebywaniu w lesie, ale głównie na przytulaniu drzew. Bo my, będąc w lesie, no, doświadczamy wielu zdrowotnych efektów, jakby jakie las na nas ma, ale poprzez właśnie wdychanie powietrza przebywanie, otaczanie się tymi kolorami, ale ważnym jest też, żeby dotykać przyrodę. To przez dłonie, bo nasze dłonie też wchłaniają właśnie te wszystkie pierwiastki, które mają drzewa. Ja wiem, że tego nie widać, nie będziemy nagle mieli na skórze kawałka drzewa wrośniętego, bo to jest długi proces i no nie będzie tego widać. Ale to się wchłania, i właśnie mm, też naukowcy potwierdzili, że osoby z depresją, osoby w bardzo takich ciężkich y, momentach życiowych y, powinny chodzić do lasu i właśnie do, doświadczać tej przyrody, bo ona ma na nas bardzo kojący wpływ. No to. Na pewno jakby tutaj mieszkańcy Mazur mają ułatwiony taki kontakt z taką terapią, prawda? No zdecydowanie. Bo gdzieś, gdzieś indziej byłoby dużo trudniej o las. Także jesteśmy tak. w pięknie położeni do takich naturalnych działań. Tak. A dużo osób z, z tego co widzisz, czy dużo osób jest zainteresowanych tak żywo taką tematyką? Czy masz wielu odbiorców? Czy jest to niszowa jakaś dziedzina? Hmm. Ogólnie kamienie to nie jest niszowa dziedzina, ale mój sposób postrzegania ich nie jest za bardzo popularny. Ja na przykład się jeszcze nie, no, nie zderzyłam się z taką książką, właśnie, która przedstawia kamienie w naturalny sposób. Wszędzie są opisane ich magiczne właściwości, jak tutaj właśnie się ochronić i tak dalej, jakieś różne rytuały, które no. Z moich doświadczeń i obserwacji, też innych osób, które były w ezoteryce i są yy, niektórzy, no to, to jest bardzo gubiące. Bardzo A gubiące. twoja babcia jak je postrzegała? W który sposób? W taki bardziej ezoteryczny? Yy, nie, nie, nie. Praktyczny. Tak, tak. Czyli po babci ci zostało. <laughs> Możliwe. A mama też jest kamieniarką? Twoje? Yy, tak, tak. A Tak. <laughs> Tak, ale to one, mama to nie interesuje się za bardzo ich, znaczy no teraz zaczęła właściwie, bo też nie miała wcześniej możliwości dowiedzenia się tak wielu rzeczy na ich temat, mm -hmm. ale wcześniej to po prostu z takich czysto estetycznych względów. A zapytam Cię, Maju, wściwsko. Na dzień dzisiejszy to jaki jest Twój kamień, numer jeden? <laughs> Nie mam szczerze mówiąc, ja uwielbiam je wszystkie. Otaczam się nimi wszędzie w domu, właśnie w biżuterii. Bardzo je lubię i nie mam tak właściwie, że y, mam jakiś kamień na pierwszym miejscu i, i tak. One naprawdę pomagają nam, one wspierają nasze zdrowie, ale też nie jest tak, że. Bez nich na przykład no, nie, może, nie mogę wyjść z domu, bo, <laughs> bo, bo się przewrócisz. Bo się przewrócę. <laughs> tak, no nie. Dla mnie osobiście takim najbardziej wzmacniającym narzędziem to jest kontakt z Bogiem. Modlitwa, rozmowa z Bogiem i On naprawdę jest źródłem naszego duchowego uzdrowienia. I nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Kamienie to jest natura, która nas wspiera, ale to nie jest źródło um, właśnie do którego powinniśmy się kierować, kiedy czujemy potrzebę. Mhm. Tylko taki nośnik energii, jakby tej właśnie takiej boskiej, można powiedzieć. Kamień. No. No tak, tak. Mhm. Tak też ja to widzę. Tak, no jest to element stworzony przez Boga, tak, więc tak samo jak my, czy natura, drzewa, więc ym, tak, można tak powiedzieć. A masz jakąś współpracowniczkę, czy współpracownika w swoim biznesie kamieniowym? Nie, sama działasz. Tak, y, ostatnio syn czasami mi próbuje pomagać, <laughs> komponuje bransoletki. O, tak, on by bardzo chętnie komponował, y, ale nie, tak nie. Jak synek ma na imię? Cyryl. Pozdrawiamy Cyrylka. Za kilka lat będzie oglądał, będzie się z tego śmiał pewnie. Pewnie tak. No to cóż, Maju, ja w imieniu naszej społeczności Polony Kultury w Orzeszu życzę Ci, żeby Twoja książka sprzedawała się jak najlepiej. Życzę Ci, żeby Ci spełniły Twoje marzenia autorskie, ale też osobiste. Bardzo dziękuję Ci dziękuję bardzo. za wizytę u nas. Dziękuję. Polskie Radio Orzesz